Towarzystwo Sportowe. Ten podcast po mistrzowsku rozgrywają dziennikarze Radia Z. Dzień dobry, Mikołaj Kruk, Towarzystwo Sportowe i ze mną dzisiaj gość. Człowiek formuła, można powiedzieć. Mikołaj Sokół, komentator, ekspert telewizji Eleven Sport, związany od lat z Formułą 1. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali jak Mikołaj z Mikołajem. Jak Kruk z Sokołem. Jak Kruk z Sokołem, żebyśmy odkryli tutaj wszystkie nieodkryte jeszcze karty a propos tego sportu i twojego przywiązania do tej dyscypliny. Ale zanim zaczniemy sobie rozmawiać tak szerzej, to chciałbym o szczegóły zapytać, bo jesteś świeżo po powrocie ze Stanów, po pierwszym historycznym Grand Prix Miami. Powiedz mi, jak Amerykanie poradzili sobie z tematem Formuły 1. Czy jesteś pozytywnie zaskoczony, czy coś cię może tam rozczarowało? Jak to wyglądało? No, na pewno jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób sobie po swojemu poradzili z zagospodarowaniem, z ugoszczeniem Formuły 1, tworząc niesamowitą otoczkę, oprawę, mnóstwo sławnych osób zaproszono, ściągnięto do padoku. I to obok całego jakby sportowego wydarzenia, jakim jest weekend Formuły 1, też jest bardzo ważne na takim amerykańskim rynku, bo dzięki temu, że mieliśmy w padoku nie wiem, Michaela Jordana, Toma Brady'ego, absolutne legendy amerykańskich sportów, też po części dzięki temu relacje z tego weekendu przebiły się do mediów głównego nurtu, do telewizji amerykańskiej, czy lokalnych stacji, czy o bardziej ogólnokrajowym zasięgu, co w próbach podbicia amerykańskiego rynku przez Formułę 1, jak wiemy, nie do końca udanych w przeszłości, jest bardzo, bardzo ważnym aspektem. To jest oczywiście wzrost zainteresowania Formułą 1 w Stanach, jest pokłosiem pewnego serialu paradokumentalnego na temat kulisów Formuły 1 na Netflixie. I wiem dobrze, że puryści, wyścigowi, kibice, fani, którzy mają benzynę we krwi, tam nieco kręcą nosem, że jest to podkoloryzowane, przesadzone są niektóre sceny czy wątki, ale takie rzeczy też są potrzebne właśnie po to, żeby budować szeroką popularność sportu w czasach, w których o tę popularność jednak trzeba się bić, trzeba wychodzić poza samo sportowe wydarzenie, żeby przyciągnąć nowe pokolenia, przyciągnąć nowych kibiców, nowych fanów. To jest coś, co Formuła 1 za poprzednich rządów komercyjnych nigdy nie wychodziło tak naprawdę za czasów Berniego Ecclestone. Mimo najszczerszych chęci podbicia amerykańskiego rynku, ten jego model biznesowy polegający na tym, że trzeba zapłacić, żeby mieć Formułę 1 u siebie i być szczęśliwym z tego powodu, w nowoczesnym świecie po prostu się już nie sprawdza. Trzeba wychodzić poza sam sport, poza ten ekskluzywny wizerunek i w jakiś sposób budować wokół tego całą otoczkę, i to akurat Amerykanom wychodzi doskonale. Czyli to know-how w robieniu dużych imprez cały czas u nich jest i zostało to po prostu dobrze zrobione. Oj tak, zdecydowanie. To cały czas jest, to wszystko zostało jakby dobrze dopasowane, dobrze skrojone. No, ja wiem, że samo sportowe widowisko, jeśli chodzi o poziom tegorocznej rywalizacji, mogło nieco odstawać od tego, do czego kibice już się zdążyli przyzwyczaić w tym sezonie. Być może są trochę rozpieszczeni tą walką i tą rywalizacją, ale sam wyścig też był dosyć dobrym widowiskiem. To jest w połączeniu z całą tą otoczką, też z bardzo profesjonalną realizacją tego całego weekendu, organizacją wszystkiego. No wiadomo, to jest miasto, zawsze są kłopoty, obawy, czy będą jakieś zakłócenia dla mieszkańców, tłok, korki i tak dalej. No też pamiętajmy, że to jest stadion futbolowy Miami Dolphins, gdzie na mecze przychodzi ponad 60 tysięcy osób, więc 80 tysięcy z kawałkiem codziennie podczas weekendu F1 też nie było jakimś dużym utrudnieniem dla mieszkańców. To jest bardzo ważne w kontekście 10-letniej co najmniej przyszłości tego wyścigu. Od szczegółu do ogółu może przejdźmy teraz bardziej. Chciałbym cię zapytać, żeby może szerzej jakoś wytłumaczyć ludziom, co się wydarzyło w tym sezonie, że wygląda to tak jak wygląda, bo mieliśmy przez kilka lat absolutną dominację jednego zespołu. Mieliśmy właściwie one-man show w wykonaniu Lewisa Hamiltona w ostatnich latach z Verstappenem raczkującym i wstającym później z kolan do pozycji wyprostowanej, a ostatecznie zabrał ten tytuł mistrzowski Hamiltonowi właśnie. Natomiast teraz Mercedes zniknął nam z mapy podium przynajmniej i tych pierwszych miejsc. Wdrapało się tam Ferrari, Red Bull pozostał. Nastąpiło przetasowanie, które jest związane z czym? Jest związane ze zmianami w regulaminie technicznym, bardzo poważnymi. W zasadzie no, mówi się o tym, że największa rewolucja od 40 lat, ale moim zdaniem to możemy nawet mówić o największej rewolucji wszechczasów, jeśli chodzi o przepisy techniczne, kompletna zmiana koncepcji aerodynamicznej całego samochodu, sposobu, w jaki jest generowany docisk. Powód, to znaczy cel tego bardzo prosty, po to, żeby umożliwić zaciętą walkę i jazdę blisko za poprzedzającymi samochodami, więcej wyprzedzania, więcej akcji na torze.
Do tego jeszcze zupełnie nowe opony na 18-calowych kołach. Odchodzimy od 13, które już tak bardziej no, myszką trąciły. Rozwiązanie raczej jest dla musa. Teraz 18-calowe koła z oponami, które też umożliwiają naciskanie, lepsze ich wykorzystywanie, jazdę lepszym tempem przez dłuższy czas, bez negatywnych wpływów. Jeżeli jedziemy z jakimś, te opony się ewentualnie przegrzewają. Także to wszystko i to zdał egzamin, bo mamy rzeczywiście fantastyczne ściganie, nie tylko w środku stawki, gdzie w zeszłym roku mieliśmy mnóstwo fajnej walki, ale też w samej czołówce. Te walki Maxa Verstappena i Charlesa Leclerca naprawdę rozgrzewają publiczność do czerwoności. Mamy zmianę na pozycji lidera w trakcie wyścigu, wyprzedzanie, atakowanie, kontry, utrzymywanie się blisko za rywalem. To wszystko się sprawdziło. No a biedny Mercedes w tej całej sytuacji nie do końca się odnalazł. No właśnie, co się stało? Przespali ten moment przygotowań, bo to nie w stylu Mercedesa. No nie jest to w stylu Mercedesa i też oczywiście nie w stylu Mercedesa jest pogodzenie się z taką sytuacją, dlatego no, trzeba założyć, że długo ten stan rzeczy się nie utrzyma, że tęgie mózgi w Brackley zabiorą się do roboty i przygotują rozwiązania. No słuchaj, czeka nas Hiszpania, gdzie zawsze mnóstwo poprawek się pojawia, wersje B nawet samochodów czasami się pojawiały w przeszłości, więc kto wie, może Mercedes coś tutaj wyciągnie z rękawa. Wygląda tak, jakby trochę przekombinowali, bo pamiętasz, pierwsze testy zimowe przed tym sezonem, Mercedes wyglądał jeszcze w miarę tak jak pozostałe samochody. Do Bahrajnu przywieźli samochód o zupełnie innym wyglądzie, prawie bez sekcji bocznych. Wszyscy sobie pomyśleli, widząc jak to wyjeżdża z garażu, wow, no to, łasa w rękawie. Dokładnie, wszystkich rozłożyli na łopatki, znowu dominacja, koniec, nie mam szans. A tymczasem się okazało, że ta koncepcja właśnie się nie sprawdza. I to, co przygotowało Ferrari na początek sezonu, później prawie w ogóle bez poprawek, bez kombinowania, bez nowych elementów, to się sprawdziło, to było dobre rozwiązanie. Oczywiście nie wiem, jak długo ten stan rzeczy się utrzyma, nie wiem, czy Ferrari też nie przekombinuje, próbując poprawiać swój samochód. No, czasami jest tak, że lepsze jest wrogiem dobrego i można łatwo zabrnąć w ślepą uliczkę. Mercedes to zrobił już na początku, już na starcie. Do tego jeszcze jest trudna sytuacja dla nich, bo oczywiście mamy ograniczenia w pracach rozwojowych, ograniczenia budżetowe również od zeszłego roku obowiązujące, w tym roku jeszcze bardziej zacieśnione, także ten rozwój, to wrzucanie pieniędzy na komputery, na tunele aerodynamiczne, na inżynierów, taka metoda, którą no jednak te wielkie zespoły wygrywały w poprzednich latach, to już jest mocno okrojone, więc to odrabianie strat może być bardzo trudne, aczkolwiek będąc Mercedesem, mając Hamiltona i Russella w składzie, no wiadomo, że oni prędzej czy później się pozbierają i zaczną walczyć o zwycięstwa, tyle tylko, że no, ten pociąg z Ferrari, z Red Bull w klasyfikacji mistrzostw może już odjechać. Jeszcze jedna drobna rzecz a propos Mercedesa. Zmiany na kluczowych stanowiskach technicznych, bo i w pionie odpowiadającym za samochód i za jednostkę napędową szefowie tych pionów poodchodzili w ostatnim czasie, zmienili stanowiska. James Allison przeszedł wyżej, Andy Cowell w ogóle opuścił szeregi Mercedesa. Pytałem w Miami Toto Wolffa o to, czy to ma jakiś związek ze spadkiem formy. On oczywiście zaprzecza, mówi, że mają fantastycznych ludzi, super struktury i tak dalej, ale trudno jednak się oprzeć wrażeniu, że takie zaburzenie ciągłości na najważniejsze stanowiskach w momencie bardzo poważnej rewolucji technicznej jednak mogło mieć tu jakiś wpływ. A co jest dla ciebie największym zaskoczeniem do tej pory w tym sezonie? Największym zaskoczeniem, no jednak to, że Mercedes sobie nie radzi z jednej strony, a z drugiej, że Ferrari naprawdę tak solidnie rozpoczęło sezon. Jeszcze bardziej się zaskoczę, że utrzymają to tempo do końca sezonu, biorąc pod uwagę poprzednie lata w ich wykonaniu, bo zaczynali już mocno, parę razy, walcząc z Mercedesem, ale później ten rozwój jednak trochę cierpiał. W trakcie sezonu zwłaszcza, w poprzednich latach to było tak bardzo widoczne. Jeszcze a propos tej rewolucji, bo no, były takie głosy, że to jest rewolucja związana, znaczy sama organizacja tak twierdziła, że wszyscy teraz, prawda, przechodzą w tryb bardziej eko, że ta rewolucja jest wymuszona tym, żeby było oszczędniej, żeby było trochę taniej, żeby jednak wprowadzić jakieś regulacje finansowe też w tym sporcie i takie ramy. Czy to faktycznie tak jest, czy to po prostu była taka delikatna ściema, a chodziło po prostu o zresetowanie całej stawki, żeby właśnie przerwać tą hegemonię dwóch teamów, Mercedesa i otwarcie takiej nowej karty. Czyli jeśli chodzi o te kwestie finansowe i budżety, to rzeczywiście to jest bardzo ważne i to akurat zostało rzeczywiście wprowadzone w życie. Owszem, na razie to dotyka trzech największych zespołów, ta konieczność zejścia z wydatkami, ograniczenia kosztów, ale jak mówią szefowie tych mniejszych ekip, na przykład Günther Steiner, jeżeli kiedyś różnica pomiędzy ich budżetem, budżetem Haasa na przykład, a budżetem Mercedesa była liczona w setkach milionów, a teraz jest liczona w dziesiątkach milionów, więc jakby jest to troszeczkę już bardziej wyrównany poziom i to oczywiście też pomaga. Bardziej premiuje skuteczność, a nie wrzucanie szuflami pieniędzy do tunelu i do komputeru, więc rzeczywiście tutaj mamy bardziej ciekawą rywalizację.
Jeśli chodzi o kwestię eko, jak to poruszyłaś, no tutaj zawsze wiadomo, że jest troszeczkę takiej otoczki, żeby to wszystko ładnie opakować i ładnie sprzedać, ale też musimy o tym pamiętać, że jeżeli chodzi o samą technologię samochodów Formuły 1, już mamy hybrydy od 2014 roku. Ta wymieniona przez ciebie dominacja Mercedesa oczywiście zaczęła się razem z tą erą hybrydową. Wydajność termiczna tych jednostek na poziomie ponad 50%, gdzie te poprzednie spalinowe to było, jak było 30, to było super. Znaczy, że 30% idzie w napęd samochodu, a 70% energii jest marnowane po prostu. Teraz jest to mniej więcej pół na pół. Plus mamy fenomenalne osiągi. To jest w trybie kwalifikacyjnym około 1000 koni z 1,6 litra. 100 kg, ponad nieco ponad 100 kg na 300 km wyścigu. Także to wszystko jakby jest, o tym się mało mówi. Mało się też mówi o tym, że sam jakby wpływ na środowisko samochodów ścigających się po torze to jest jakieś może 2% całego wpływu całej Formuły 1. To jest logistyka, transport, samoloty, prąd na torach, powiedzmy w samej eventy. Tak, same eventy, same wydarzenia, dojazd kibiców na przykład na wyścigi. No tutaj tak naprawdę jest pole do popisu, a nie w samych przepisach technicznych samej Formuły 1. Ale wizerunkowo musi to, wiesz, jak wyglądać. No musi się jednak spinać. Przechodzimy na te ekopaliwa, nazwijmy to, i one muszą jeździć na tych ekopaliwach. A dlatego przy okazji jest plan właśnie, żeby tam do 2030 chyba była zerowy ślad, w sensie zerowy bilans śladu węglowego. Poszczególne zespoły tam już otrzymują te akredytacje iluś tam gwiazdkowe, jeżeli chodzi właśnie o ochronę środowiska. No ale wiesz, jeżeli pojedziemy na przykład do takiego kraju jak Chiny, gdzie w padoku prąd jakby no jest dostarczany lokalnie, no to dopóki tam lokalnie nie będzie czystej energii, no to wiadomo, że możemy sobie tu mówić o opakowaniu całego jakby PR-owym i tak dalej, ale fakty będą niestety trochę inne. A chciałbym poznać twoje szczere, prywatne zdanie. Czy Formuła 1 twoim zdaniem rozwija się w dobrym kierunku, czy może tym strzałem w dziesiątkę w ostatnim czasie, który też zdeterminował trochę ten rozwój, było jednak pokazanie właśnie w tym paradokumencie Netflixowym tego sportu od trochę innej strony? I jak ty widzisz te zmiany? To jest dobry kierunek? To pomoże? To sprawi, że ta rywalizacja będzie bardziej sprawiedliwa, również jeżeli chodzi o pozyskiwanie sponsorów, budżety, finanse i tak dalej? To się wyrównuje ta stawka, czy za chwilę znowu zacznie się to rozjeżdżać? Nie no, mam nadzieję, że nie zacznie się rozjeżdżać i te czynniki, o których mówisz, ten rozwój, moim zdaniem to idzie w dobrym kierunku. Mhm. Tak jak już wcześniej wspomniałem, no musimy nadążać za rzeczywistością i za różnymi innymi efektami wow na świecie. No teraz jednak trudniej przyciągnąć młodego widza, trudniej go zakotwiczyć na dłużej, jeżeli nie pokażemy czegoś naprawdę fenomenalnego, jeżeli nie pozwolimy właśnie zajrzeć za kulisy, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Ten model z czasów Ecclestona, gdzie jakby to w ogóle było fundamentalnie złe, że on otwarcie jakby twierdził, że jego interesuje klient, którego stać na Rolexa, stać na, ma konto w banku takim szkockim czy szwajcarskim, na takie produkty, które są kojarzone z Formułą 1. A jego na przykład student czy uczeń nie interesuje. No tyle tylko, że za 10 czy 15 lat ten uczeń czy student być może go będzie stać na te zegarki, samochody, konta bankowe i tak dalej. A czym skorupka za młodu nasiąknie, no wiadomo, jeżeli od dziecka będzie się tym interesował, to być może, czy jego firma, której zostanie prezesem, będzie chciała się zaangażować w Formułę 1. A będąc jakby za młodu niezainteresowanym czymś takim, no jego zainteresowania mogą się skierować w stronę, nie wiem, futbolu amerykańskiego, jeżeli jest Amerykaninem, albo jakichś innych dyscyplin sportu, czy innych w ogóle gałęzi rozrywki i show biznesu. Więc to jest ważne, żeby od samego początku nie zaniedbywać żadnej grupy kibiców, po to, żeby po prostu tworzyć jak najszersze widowisko. I akurat od tej strony myślę, te wszystkie zmiany w Formule 1 idą w bardzo dobrym kierunku. A teraz pytanie, które chciałem ci zadać zawsze. Co cię wkurza w Formule 1? Tak już bez, że tak powiem, podziału na te współczesne regulacje, na te poprzednie lata, tylko tak ogólnie. Interesujesz się tym sportem, jest to twoja pasja, wiesz o nim praktycznie wszystko. Na pewno są jakieś rzeczy, które cię w tym sporcie denerwują i są to? Jest to narzekanie chyba. Ale twoje czy? Nie, moje nie. Moje nie, bo zauważ, że często mamy takie narzekanie, takie podszyte nostalgią na przykład, że kiedyś było lepiej, a teraz to w ogóle jest gorzej. To nie dotyczy tylko Formuły 1 i oczywiście to nie jest jakby coś związane z technologią Formuły 1 czy samymi wyścigami i tak dalej, tylko jest jakby część całej otoczki konsumowania, przeżywania tego sportu. Że narzekamy, że jest dominacja, podczas kiedy wrócimy do czasów Ferrari i Michaela Schumachera, no było nawet gorzej, śmiem twierdzić. Później też było jeszcze z Red Bullem i Sebastianem Vettelem, wcześniej był McLaren. No, możemy tutaj się przerzucać i tymi dynastiami. Tak, tymi dynastiami.
narzekania, że są jakieś układy, że duży może więcej. No, to też tak było od zawsze tak naprawdę i to też jest sport na wielu płaszczyznach tak naprawdę. To nie jest tak, że wyjeżdżają sobie panowie w kolorowych samochodach, zgarniają tam po 10 czy 20 milionów za rok, sobie ścigają się tam przez 2 godziny co 2 tygodnie w różnych fajnych miejscach i na tym to wszystko się kończy. Jest cała sieć powiązań, sieć wpływów, zależności, cała droga do Formuły 1 przez te niższe serie, to też oczywiście jest już szkoła polityki i wojny na wyższym szczeblu. I no, irytujące jest to, jakby, że nie wszyscy to rozumieją. Jakby to jest taki wdzięczny temat do tego, żeby narzekać, walić jak w bęben, że tu są układy, pieniądze, dominacja, w ogóle to jest nudne, nikogo to nie obchodzi, a nagle się okazuje, że jednak ludzie to oglądają. Więc tu jest taki troszeczkę jakby dysonans w tym opakowaniu, ale no, to jest rzecz, która okej, trochę irytuje, ale w sumie jeżeli poza tym wszystko działa sprawnie, jeżeli my się tym ekscytujemy, my się tym cieszymy, to naprawdę mogę z tym żyć na co dzień, nie ma problemu. Czyli nie ma takiej rzeczy już w tym momencie, oprócz tego narzekania, która by cię w tym sporcie tak od zawsze uwierała, że nie ma. Nie. Po prostu kochasz ją taką, jaka jest. Aczkolwiek no, dostrzegam różne... formułę. Tak, no dostrzegam oczywiście różne słabości, też nie boję się o tym mówić, jak właśnie te kwestie związane nawet teraz podczas tego poprzedniego wyścigowego weekendu z jakby zarządzaniem od strony sportowej, gdzie dyrekcja wyścigu nowa mianowana po tych zamieszaniach i aferach zeszłego roku, które też były zupełnie jakby no, niepotrzebne i też po części były wynikiem takiej właśnie presji z zewnątrz i trochę narzekania na to, co się dzieje w sporcie. I teraz podczas tego weekendu były takie motywy przewodnie, jak noszenie kolczyków i biżuterii przez kierowców i kwestie bielizny, takiej zwykłej, zakładanej pod ogniotrwałą, ogniotworną bieliznę. A w piątek był wypadek Carlosa Sainza, po którym powiedział na odprawie właśnie z dyrekcją wyścigu, że w tym miejscu, w którym on się rozbił, jest po prostu betonowy mur, bo prawie 50G, trzeba tam postawić bariery absorbujące energię. I z tym nic nie zrobiono. W sobotę rozbił się Esteban Ocon, ponad 50G, nie wystartował w kwalifikacjach, startował ostatniego pola do wyścigu. I to jakby zajmujemy się jakimiś bzdurami, za przeproszeniem, gdzie też jakby jest w przepisach napisane, jak to ma by wyglądać, że nie można mieć biżuterii i tak dalej. Kierowcy tutaj podnoszą jakieś tam larum, że ja mam kolczyk, którego się nie da usunąć, a jak chcę jeździć w obrączce i tak dalej. A zapominają o bezpieczeństwie. Dokładnie. Te kolczyki zaraz mogą im nie być potrzebne. Dokładnie. To też jest kwestia bezpieczeństwa i tutaj jakby władze sportu też nie do końca potrafią podążać za priorytetami akurat w tym przykładzie i boksują się na temat majtek i kolczyków, a bariera betonowa pozostała nieosłonięta. Więc no, to są takie drobiazgi. No tak. Istotne, ale drobiazgi. Ale to też się zmienia na lepsze. Każdy wypadek, no trochę to brzmi tak źle, że tak powiem, ale jest potrzebny. W są sensie wnioski. Takim, że dzięki temu jest bezpieczny. Mikołaj, stoi przed tobą książka. Szybko, szybciej, najszybciej. Jest to twoja książka, którą zdecydowałeś się wydać i chciałem zapytać, co cię podkusiło? Zostałem namówiony przez wydawnictwo. Aha, czyli to nie była twoja inicjatywa tak od zera. Znaczy, wiadomo, że coś takiego zawsze krąży w głowie, jeżeli czymś się pasjonuję przez całe życie. Natomiast no, miałem wrażenie, że to może jeszcze nie jest czas, nie jest pora. Nie do końca też czasowo to się spinało, jeśli chodzi o możliwości, ale no, namowy były skuteczne. Ostatecznie udało się jakoś to wszystko pogodzić, poskładać i jestem szczęśliwy, że dałem się namówić. Rozumiem. A co jest w tej książce? Formuła 1. Pasja. Dzieje. Ale no, wiele warstw. Musisz mi powiedzieć coś więcej. Ja właściwie tutaj słuchaczom wszystkim, czy tu jest na przykład wyścig po wyścigu, czy wybrałeś esencję najciekawsze momenty esencja. Sezonu. To jest esencja. To ma 600 stron, więc tu wyścig po wyścigu to by nie starczyło. To jest 18 wyścigów z historii Formuły 1, całej historii, od samego początku. To też było niezłe wyzwanie wybrać 18 wyścigów jeszcze przy założeniu, żeby się tory nie powtarzały, żeby nie było tam 5 razy Monaco, 6 razy Monza i do widzenia. Inny tor za każdym razem, w miarę równo rozłożone na osi czasu. Oczywiście trochę więcej z tej ery współczesnej, bo wiadomo, że kibiców, czytelników to może bardziej interesować, ale takie perełki z przeszłości też są oczywiście wybrane i każdy z tych wyścigów jest taką furtką, bramą do danej epoki, do zaprezentowania bohaterów, rozwiązań technicznych, tej pogoni za wynikami. Oczywiście też dramatów, tragedii, ale też i wielkich sukcesów, intryg, polityki, kombinowania, oszukiwania czasami, jakieś tam mniejsze lub większe draństwa. No, cała esencja F1, wszystkie warstwy, wszystkie zaułki. No, z tymi zaułkami to jest kłopot, bo wiesz, mogę o tym gadać godzinami, pisać tak samo i czasami były momenty, gdzie już naprawdę bardzo głęboko wchodziłem w różne niuanse, trzeba było to przerwać w którymś momencie, żeby to było strawne też dla kibica, który może do końca nie interesuje się jeszcze Formułą 1 na jakimś mega poziomie, ale coś
go zainteresowało, chciałby głębiej poznać temat i żeby go po prostu jakoś nie odstraszyć jakimiś tam szczegółami, które oczywiście też są, żeby zainteresować także hardkorowych fanów, ale o taki balans tutaj trzeba było zadbać, to też było niełatwe zadanie, no i mam nadzieję, że się udało. A który wyścig zawarty w tej książce według ciebie jest najlepszy, który jest twoim ulubionym, może tak, która historia jest najpiękniejsza, nie wiem, no musisz jakoś to najwięcej wytłumaczyć. Najwięcej emocji miałem pisząc drugi rozdział, czyli 57 rok i wyścig na Nürburgringu, na północnej pętli tego toru, ponad 20 kilometrów asfaltowej wstęgi między drzewami, górami. Czasy oczywiście, gdzie bezpieczeństwo Formuły 1 było, no po prostu nie było takiego słowa w kontekście Formuły 1. Samochody z otwartymi kokpitami, kierowcy w jakichś takich orzeszkach albo wręcz skórzanych pilotkach. No nie, wtedy kaski już były, 57 rok, ale no nijak się miały do tych obecnych. Wielka drewniana kierownica i mistrzowie kierownicy walczący o mistrzowski tytuł wtedy. I to prędkości jakie wtedy były, tak żeby to zobrazować słuchaczom? Na prostych wiele się nie różniło od tych dzisiejszych. To wciąż to były samochody, które pod 300 km na godzinę osiągały, także tutaj jakby dużo większej umiejętności i wyczucia wymaga utrzymanie tego samochodu na wąziutkich oponach, bez absolutnie żadnej elektroniki, wspomagań, ze świadomością, że no w każdej chwili coś może się urwać, coś może odpaść i wtedy nie uderzamy w bezpieczną barierę, nawet betonową, na którą ostatnio narzekali kierowcy, tylko wpadamy do rowu, uderzamy w drzewo, wpadamy do rzeki, koziołkujemy, wypadamy z samochodu, który nas przygniata, dochodzi do pożaru. No absolutny horror i koszmar. I w takich właśnie okolicznościach Juan Manuel Fangio zdobył 5 tytułów mistrza świata w 4 różnych samochodach dla 4 różnych zespołów. To też jest ewenement i ten rozdział jest właśnie, no, pokazuje jego historię, jego kunszt, jego wyczucie w dramatycznym wyścigu właśnie o Grand Prix Niemiec, gdzie uciekło mu mnóstwo czasu przy tankowaniu, przy zmianie kół, bo nakrętka gdzieś tam się potoczyła pod samochód. Mechanicy nie mogli znaleźć. Rywale w samochodach Ferrari uciekali, on wrócił na tor. Przez parę okrążeń udawał, że tempo ma słabe. Oczywiście nie było wtedy radia, nie było łączności, tor miał ponad 20 km, więc takie oszukanie tutaj dawało tak naprawdę 2 okrążenia przewagi. Mhm. To okrążenie, na którym już przyspieszył i zanim jeszcze liderzy otrzymali informację od swojego zespołu, że przyspieszył, to już miał, no tak, to już miał dużą przewagę i na parunastu okrążeniach z rzędu bił rekordy z kwalifikacji swoich w tempie wyścigowym, goniąc zawodników Ferrari, wyprzedzając ich, wygrywając, zdobywając tytuł mistrza świata. To było jego ostatnie wielkie zwycięstwo. Chciałem jeszcze zapytać o relacje twoje z Robertem Kubicą, który cały czas jest blisko Formuły 1. Znamy się od lat. No więc właśnie, pomagał ci trochę wyciągać smaczki jakieś historie z padoków, które mogły ci się przydać przy pisaniu książki? Czy tak ogólnie rozmawialiście po prostu, co by mogło jeszcze fajnego w tym być, czy ma jakiś swój udział w tym dziele? Podpytałem go o parę szczegółów takich, które chciałem doprecyzować odnośnie chociażby jego debiutu na Węgrzech, bo to jest też jeden z wyścigów, który tutaj jest opisany. Też trochę szaleństwa wygrane Jensona Batona, zupełnie niespodziewana. Też tam sporo było zamieszań. Natomiast no nie, ogólnie tutaj jeżeli chodzi o polskie akcenty Formuły 1, to Marcinowi Budkowskiemu chciałem bardzo podziękować, bo napisał piękny wstęp do tej książki, pisząc właśnie o tym, jak wspaniała, jak głęboka, jak wielowarstwowa jest Formuła 1. Rozumiem. Kto wygra w tym sezonie Mistrzostwo Świata, wychodząc już troszeczkę z biblioteki? Wiesz co, no to jest trudne pytanie, bo sezon przed nami długi, dużo rozwoju na pewno będzie, dużo też walki nie na torze, ale także i w fabrykach. Gdybym w tym momencie miał oceniać, kto ma najmocniejsze papiery, no to bym obstawiał, że Max Verstappen obroni tytuł, dlatego że jeżeli chodzi o samą stronę ludzką jako kierowca, jest bardziej kompletnym, bardziej poukładanym, bardziej bezwzględnym, bezlitosnym. I już doświadczonym. Doświadczonym kierowcą niż na tym etapie Charles Leclerc, który oczywiście jest bardzo szybki. No ale Imola chociażby pokazała, że w momentach niektórych czasami tam brakuje opanowania. Coś, czego Maxowi też brakowało, oczywiście za młodu, natomiast on już okrzepł i stał się niemalże maszyną do wygrywania. Druga rzecz jest taka, że jeżeli popatrzymy na poprzednie sezony, na rozwój, no to jednak w Red Bullu to zawsze było bardziej spójne, bardziej konsekwentne, a w ekipie Ferrari bywało z tym różnie. Oczywiście mam nadzieję, że tym razem tutaj karta się odwróci, że do końca sezonu będziemy mieli walkę łeb w łeb. No i kto wie, może Mercedes też się włączy. No właśnie, czy się Mercedes dźwignie jeszcze z tej takiej delikatnej zapaści? Myślę, że prędzej czy później będą walczyć o zwycięstwa. No, nie mają wyjścia, jeżeli chcą zrobić dobry samochód na przyszły rok. Wiadomo, zawsze jest ten moment, gdzie trzeba przekierować zasoby i robić maszynę na kolejny sezon. Ale nie rozumiem, dlaczego ten samochód obecny nie jedzie szybko, dlaczego są problemy. I tak nie zrobią szybkiego samochodu na kolejny sezon, więc tak czy inaczej muszą sobie poradzić.
I okej, może to być zbyt późno, żeby odrobić straty punktowe, żeby się włączyć do walki, ale żeby walczyć o podium, o zwycięstwa, no sądzę, że tu jeszcze jest szansa, jest potencjał w tym sezonie. Jest potencjał na ciekawą rywalizację w tym sezonie, jest też potencjał na drugą część naszej rozmowy, którą może po sezonie odbędziemy, albo jak napiszesz drugą książkę. Mikołaj, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, to była tylko próbka, to był tylko wstęp właściwie do całej historii Formuły 1. Mikołaj napisał książkę i warto do niej zajrzeć. Te przykłady, które padły dzisiaj w naszej rozmowie, są tego najlepszym dowodem. Dziękujemy za dziś. Mikołaj Kruk, to było Towarzystwo Sportowe. Widzimy się niebawem. Towarzystwo Sportowe. Podcast dziennikarzy sportowych Radia Z.